Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Dzięki niej mamy moje córki krowy oraz zabawę. Teraz ugotowała nam pyszną zupę nic. Czy ma jakiś plan B? A może nie musi? Moim gościem jest reżyserka Kinga Dębska. Dzień dobry. Cześć. Odpowiem help, bo jeszcze zrobiłam taki film Hell, o tak, którym mało kto pamięta, bo był moim debiutem. Debiut. No właśnie, wiesz, no, ale absolutnie, bo wiesz, ja się przygotowałem do rozmowy, no, wyciągnąłem te takie naj, wiesz, natomiast rzeczywiście w sensie tym, że jakby głośne, natomiast no, każdy ma jakiś swój debiut, no. No właśnie, tak, kiepsko zaczęłam, no to można nie powiedzieć, że nie można powiedzieć, nie. Że kiepsko zaczęłam, bo ja bardzo lubię ten film, tak jak się lubi wszystkie swoje, tak. Kocha wszystkie swoje dzieci, ale wyobraź sobie, że ten film wszedł na ekrany tydzień po katastrofie smoleńskiej. Nie miałam szans. Żadnych. Słuchaj, nikt sobie nie miał szans, bo ja pamiętam, robiłem program i zaczynaliśmy nową serię, kiedy właśnie się zaczęło. Ja już wiedziałem, że polityki nie dotknę przez długi, długi czas. Więc no też, ale to jest tak, że co, że po prostu myślisz sobie, że, bo reżyser jakiś kształtuje swój język i to jest tak, że na przykład teraz jesteś w takim momencie, że jakby mówisz takim językiem Kingi Dębskiej, że jest tak rozpoznawalne, że tak jakby wiesz... Tak? No właśnie, jak to jest? Ja nie wiem, wiesz, bo to jakby, ja nie wiem, jak to z drugiej strony widać. Ja wiem tylko tyle, że coraz bardziej odważam się robić komedię i po prostu mieć coś takiego, bo kształcą nas reżyserów. Ja wprawdzie skończyłam reżyserię, tak. W Pradze, ale tu w Polsce jest jakieś taki brak przyzwolenia na lekkość. Natomiast ogromny... Komedia jest pogardzana trochę, tak? Tak, natomiast na pewno duże jest przyzwolenie na... mocne, dramatyczne kino. Wzmocnione muzyką i tematach mocny. I ja trochę zawsze miałam do tego jakiś taki dystans, tak się trochę tak uciekałam, ale teraz już z tą zupą nic, to uciekłam tak na całego. Ale wiesz co, ale zawsze jednak te filmy mają w sobie, nawet jeżeli, bo nawet i w zupie nic, o której za chwilę będziemy rozmawiali więcej, to zawsze jest u ciebie jednak to tak, wiesz, w domieszku jakiejś refleksji, a nawet też łezki, prawda? To nie jest tak do końca, że cały czas siedzimy, nie, wiesz. Nie. Bo wiesz, bo dobra komedia, to jak mi Jimenez mówił, który mnie tam trochę uczył, to się robi jak tragedię. A tragedię jak komedię. Chodzi o to, że po prostu to te dwa wektory muszą się przeplatać i wtedy dopiero jest dobrze, bo nie może być cały czas bura. Że musi być kontrapunkt. Czyli generalnie też, że rozumiem, można powiedzieć śmiało, że komedia to jest bardzo poważna sprawa. A, to jest bardzo poważna i trudna sprawa i to jest chyba no, taki no, jeden z trudniejszych gatunków. Słuchaj, ale ty tak do reżyserii to tak dążyłaś tak jakoś nieśmiało, tak jakby wiesz, skakałaś z jakichś takich przez różne grządki, bym powiedział, prawda? Bo w sumie na początku japonistyka, czyli to był jakiś wybieg, czy zainteresowanie, czy... To był taki zgniły kompromis pomiędzy tatą a mną. Tata chciał, żebym była architektem, tak jak on, a ja chciałam robić coś innego, poznawać świat, jeździć i no my jesteśmy podobne pokolenie, więc jakby w naszych czasach studiowało się dla przyjemności albo dla takiego fanu. Ile ktoś się dostał na studia, bo ja zawsze się nie dostawałem. No naprawdę? Ja się nie dostałam na iberystykę, ale dostałam się na japonistykę, bo chciałam właśnie daleko, do ludzi, do świata, coś zobaczyć. Tak jakby skończenie tych studiów było już biletem do Japonii na przykład, tak? No tak, ja byłam w Japonii na stypendium i wtedy mi się bardzo w tej Japonii nie podobało, bo oni chcieli, żebym była taka odtąd dotąd, a ja byłam zawsze troszeczkę bardziej, wystawałam. Od tamtąd do tamtąd. Tam do tamtąd. Tak, ale to także ta japonistyka taki, to było fajne, bo to było takiej bańce sobie żyliśmy, nas 5 osób było na roku, tłumaczyliśmy to haiku i to było takie coś innego. Oczywiście skończyłam te studia, bo jak już zaczęłam, to już musiałam skończyć, ale nie śmiałam powiedzieć wtedy sobie i rodzinie mojej, że ja w ogóle chciałabym filmy robić. No, to było takie, myślę, że taką byłam ofiarą takiej ówczesnej polityki. No wtedy nie było jeszcze pana ministra Czarnka, ale trochę tak wróciliśmy właśnie do bycia kształtowanie ofiarami. Tych dziewcząt. No wiesz, wraca Henryk Sienkiewicz w wielkim stylu i tak dalej. No teraz takie filmy będziesz robiła, wiesz. No jak będę chciała. A jak przyjdzie zlecenie, wiesz, przyjdą od ministra. No i co? I mogą mi nastukać. Ja nie jestem na etacie u nikogo. Po
potop, powrót, wiesz, albo potop 2, czy coś takiego. Ale ja bym chciała zrobić o jakiejś takiej, wiesz, taki na przykład... Ostatnio chciałam zrobić o Marii Konopnickiej, która się okazała w ogóle niezwykle ciekawa, albo Zapolska. To są takie kobiety po prostu... Konopnicka była chyba również lesbijką. Tak, tam, wiesz, i to jest, tak, i oczywiście my jakby po prostu uczeni w szkołach byśmy absolutnie, wiesz, no, jakby... zupełnie inny. Że te kobiety miały wiele twarzy, że to wcale nie była tylko taka nudna autorka lektur, ale no na razie zapotrzebowania na takie filmy nie ma, a ja robię swoje. Słuchaj, ale czy coś jesteś w stanie powiedzieć po japońsku na przykład, albo na przykład zapowiedzieć się po japońsku, na przykład, że na przykład, gdyby, na przykład, jak po japońsku jakbyś miała na przykład powiedzieć, moim gościem jest dzisiaj reżyserka Kinga Dębska. Watashi no gest wa Kinga Dębska desu. No to proszę, nie, to, czyli jednak wiesz, taki w pełnym zakresie ten język, no to rewelacja. Yoroshiku onegai shimasu. No i pięknie, to mi się poda. I co, Kurosawę oglądasz, wiesz, nie, w oryginale? Nie, to jest za trudny język, ale ja, wiesz sobie, teraz ta pandemia mi to spowodowała, że miałam trochę czasu i brałam lekcje przez Skype'a, tak przypominające sobie, no bo wiesz, 30 lat to kawał czasu, żeby sobie zapomnieć język. Ale gdzieś przykryte dużą warstwą mułu jest. Jest tam to ziarenko japońskie i ja sobie je przypominam i odświeżam i bardzo mi się to podoba, że w ogóle na przykład nie wiem skąd, a wiem. A jest ci się w stanie ten japoński na przykład nagle odpalić, bo ja na przykład tak mam z rosyjski, którego, tylko że u mnie było inaczej, bo nas uczono w szkole i musieliśmy się uczyć i on mi się odpala. Ja też się uczyłam rosyjskiego w no oczywiście w jakichś dziwnych momentach, że gdzieś ktoś podchodzi, nagle słyszę rosyjski, ktoś mnie o coś pyta po rosyjsku i ja nagle, wiesz, wyjeżdżam, wiem co odpowiedzieć i to jakoś wypływa ze mnie, moja żona na mnie patrzy, skąd ty znasz, wiesz, ja mówię, no ty się też uczyłaś, a u mnie ja to znam, gdzieś ja znam taką historię, ja znam taką historię bardzo piękną, że facet miał do 5 roku życia mieszkał w Polsce, potem w Brazylii sobie żył i nigdy nie mówił po polsku. No i przyjechał ktoś z Polski, wypili szampana i temu człowiekowi po prostu guziczek jakiś się włączył i on zaczął mówić tak jak 5-latek po polsku, no bo gdzieś to tam w tej głowie było zupełnie nieświadome, więc ja myślę, że no, ktoś tam to już mówił, że tam 10% wykorzystujemy. Tutaj szampan uruchomił, a rosyjski pewnie wódka powinna uruchomić, tak. Ale no zobacz, w zupie nic, przecież Tadek tak. też ten rosyjski używa. No dokładnie. Ze względu na brak zrozumienia węgierskiego. To prawda, właśnie o zupie nic zaraz porozmawiamy, bo no to jest w ogóle taka historia. Jestem ciekaw właśnie, jak młodzi zareagują na ten film i wiesz, jak oni się będą przeglądali w tym. Ale to w ogóle już reagują. To jest w ogóle niesamowite, że Gimbaza chodzi na ten film do kina i śmieje się i w ogóle jakby, bo zobacz, to jest coś takiego, że ludzie w naszym wieku albo starsi, albo mentalnie starsi, bo my jesteśmy mentalnie młodzi, tak jakoś mają takie coś, a co młodzi na to? Przecież ich to nie dotyczyło. Ale oni mają tych rodziców, których tak do końca nie rozumieli. Może taki film pokaże, że to byli w ogóle fajni ludzie. Czyli to jest dla nich coś takiego w stylu Gimby nie znają. Tak. To rozmawiamy o zupie nic. Dobrze, bo to nie ma co, bo ja to chciałem tak jakoś na koniec, bo to już w ogóle jest sukces, jak się okazuje, bo ja tam sprawdzam te wszystkie, wiesz, że tam już 48 tysięcy widzów. Tak, że najlepiej w pandemii, no że właśnie, w ogóle spoko. Że najlepiej popandemiczne, że tak powiem, czas, że ludzie poszli, no w tym ja i moja małżonka, więc plus 2 tu jeszcze trzeba dodać, więc już wyjdzie. Nie, nie plus 2, bo wyście zapłacili za bilety. Nie, nie zapłaciłem, bo ja miałem jakieś kody specjalne od firmy. A, no to rzeczywiście, no nie, myślę, że 50 Ale za wodę zapłaciłem, było. 16 zł, także woda nie. To nie. Woda to nie do tej samej kasy idzie, do tego woreczka, ale rzeczywiście... Czyli sorry, że nic z tego nie będziesz miała. Ale to był po prostu pierwszy weekend taki jeszcze wakacyjny, tak. Kiedy jeszcze dużo ludzi było na wakacjach, więc ja to w ogóle mam taką nadzieję, że ta zupa nic rozbudzi ochotę na chodzenie do kina po prostu. Do bo kina. Wiesz co, coś jest w ludziach takiego, że po tej pandemii i trochę odzwyczaili się od... Nie mówię, że już w ogóle od wychodzenia, bo czasami mam taką sytuację, że Magda mówi, wyjdźmy gdzieś, a jakby człowiek jeszcze został w nas ten lęk i cały czas wie, że jak to ja pójdę do kina, a co, będą siedzieli obok ludzie, tak, będą siedzieli ludzie, no i co, prawda, że jest... No tak trochę zgrzybialiśmy. No, jest. Taki... W tych domach i się przykleiliśmy do tych telewizorów i tak dalej, ale jednak no po prostu my robimy filmy do kina, ten duży ekran, czarna sala, jakby i ludzie wokół, paradoksalnie ludzie wokół robią robotę i to jest tak, no nie wiem, jak byłeś na seansie, no to po prostu no to jest zasada koncertu, czegokolwiek. No jest, to się udziela się energia, wiesz, współuczestniczysz, wiesz, tam klepiesz żonę, czy szturkasz, jak jest jakiś fajny moment. Zresztą zupie nic, jest dużo takich momentów. Powiedz mi, bo to jest jakby prequel, bo
Moje córki kropki. Można powiedzieć. Można powiedzieć. No moje tak, ale są dwie siostry, jest tata architekt. No jakby wszystko się zgadza, tak? Czyli to też się zgadza również z twoim życiem, tak? Na ile to procentowo? Jakbyś miała tak przyłożyć matrycę? Wiesz, moje córki krowy robiłam wtedy, kiedy moi rodzice odchodzili. I miałam taką potrzebę jakby pożegnania ich. To znaczy, może tak, nie byłam gotowa na pożegnanie ich, więc zrobiłam ten film. Trochę to tak by. Pewnie. Ale teraz to tak chciałam wrócić do tego dzieciństwa jakiegoś intymnego, do takiego czegoś, żeby sobie zastanowić się, o co mi w ogóle w życiu chodziło, jak byłam mała i czy w ogóle jakby dobrze to się wszystko, jakby dlaczego taka jestem? No bo zobacz, my jesteśmy wychowani w tej komunie, w tym kombinowaniu, w tym jakby... Właśnie, czego nas ta komuna nauczyła, prawda? No w sumie nielubiana... Znaczy, no, wspominana nostalgicznie, ale gdzieś tam... Ale wiesz co, jeden pan na pokazie we Wrocławiu wstał i powiedział tak, wszyscy tak mówią, że ta spsiała komuna, że to takie po prostu dno i w ogóle, no trudno była. Ale to było moje dzieciństwo. Ja pani dziękuję, że mi pani godność przywróciła, bo tu je są ze mną dzieci. I to jest, wiesz, to jest być może za duże to słowo jest godność. A, słuchaj, a czy na przykład nie będzie głosów i czy może są takie głosy na przykład, że wiesz, resentyment perelowski, że co to jest, że taki, wiesz, spsiały wiesz, czas. Jak ktoś zobaczy ten film uważnie, no to zobaczy, że ten tam jest ta historia w tle i ta historia nie jest łaskawa dla bohaterów. Jest, tak. Bardzo nie jest bo łaskawa. Tak, mama w Solidarności, brat z dostaje, kolei... Dostaje pałą tak. I tak dalej. Ale to jest właśnie, ja tak chciałam, żeby ten film pokazywał historię z punktu widzenia zwykłych mieszkańców bloków i ludzi, którzy nie są działaczami, nie są bohaterami. No i na przykład zabawy na trzepaku przede wszystkim. Tak. Na trzepaku toczyło się całe życie. I to jest niesamowite, że oglądasz ten film, widzisz ten trzepak, scenę na trzepaku i od razu moja żona mówi, tak, uwielbiałam trzepak, siedziałam na trzepaku, ja siedziałem na trzepaku i naprzeciwko mnie siedziały trzy starsze panie, które mieszkały i komentowały nas bawiących się na trzepaku, a my komentowaliśmy te trzy babcie, tak zwane domofony, jak mówił o nich dziadek, bo one wszystko wiedziały, co się dzieje w tym domu. No. Także... no właśnie, zobacz, teraz już nawet takich babci nie ma na tych ławeczkach, no bo też nie ma trzepaków, więc nie mają na co patrzeć. Dzieci by się bawiły na trzepaku, przyszedłby sanepid, straż miejska, że wiesz, spadnie beton, co zrobić, może wyłożyć czymś, czy było jakiś certyfikat, wiesz. Tak, jakieś w ogóle takie też było dużo takich jakichś starych fabryk, nieużytków, ciągle gdzieś się chodziło po jakichś takich mętnych terenach, ja pamiętam to dzieciństwo, z tym kluczem na szyi, po lasach, no w domu nikt nie siedział. Tak, i nie było takiego... Wiesz, ja pamiętam sytuację, jak zjadłem chleb dla gołębi, bo byłem głodny i nie chciałem do domu wracać na obiad i leżał chleb taki suchy przy śmietniku. Ja zjadłem, byłem głodny. Oczywiście nie zjadłem tych zielonych miejsc, ale było pełno takich sytuacji, że, prawda, i nawet to takie bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo, prawda, że teraz jakby jest tak, że od początku dzieciak jest karmiony tym, nie wychodź, uważaj, tu auto, tam ktoś tam do ciebie podejdzie, może być niebezpieczny, nie pozwól się tego. Czy myślisz sobie to, bo na pewno to wtedy też istniało, czy myślisz, że nie mówienie nam tego było jakimś takim sposobem, że rodzice żyli swoim życiem, mamy trochę swoje. Ja myślę, że to było tak, że rodzice po prostu mieli dużo spraw, bo oni mieli sprawy te swoje. Ogarnianie komuny. Ogarnianie, plus jeszcze no, taka działalność polityczna czasami, no, w przypadku mojej mamy tak było i filmowej Elżbiety. Aha, bo ja ci nie odpowiedziałam na ten pytanie, ile z tego jest w tym filmie. Więc ja myślę, że w przypadku Zupy Nisto jakieś maks 30%. Ja nazbierałam tych wspomnień. Ja po prostu usiadłabym tu z tobą i od razu byś mi koszyczek Ale przyniósł. To każdy, absolutnie. Każdy, tak. No bo to po prostu jest, miałam też wspaniałych aktorów, którzy są w tym samym wieku, co ja. Więc jakby też przynieśli. Kurczę, a to nieładnie, ty zabierasz ludziom, zabieram ludziom już historię. Ty jesteś jakimś takim łowcą historii. Złodziej trochę. Złodziej historii. Ale potem jakby odpalasz im trochę z tego, czy nie? Nie, i tak się cieszą. Ale to okrutne, no. Ale i tak się cieszą, bo wiesz co, bo to jest tak, że ja jakby tych aktorów zapraszam do współtworzenia i oni są mega na to gotowi i szczęśliwi. Jest coś takiego w takiej polskiej szkole reżyserii, że reżyser zawsze wszystko wie. Jest najmądrzejszy. A ja myślę, nie, ja w ogóle takim nie jestem. Ja w ogóle uważam, że trzeba otworzyć się i po prostu gdzieś, w ogóle nie mówić wręcz przeciwnie, że jest się najgłupszym. I wtedy się najwięcej... Wajda trochę był takim reżyserem, który tak słuchał, brał, a dziękuję, wiesz, no tak... Brał z aktorów i mówił też, zagrajcie mi to ładnie, tak. To słynne. A słuchaj, no właśnie, na czym polega twój zawód? Powiedz mi, bo oczywiście, wiesz, no pytanie może być też głupim pytaniem, ale ja...
Kim ty jesteś? Czy tak, jesteś jakimś, nie wiem, obserwatorem, organizatorem, wiesz... Ja mam, trochę tak jakby dwa zawody, bo ja i piszę. Więc jak piszę, to jestem scenarzystką, to jest jasna sprawa, że po prostu tam gromadzę, podglądam, wymyślam, kombinuję i, no i to piszę. Ale już... No i potem jest kwestia taka, żeby kogoś zainteresować tym scenariuszem, no bo można napisać najwspanialszy scenariusz i jak on będzie w szufladzie, to go nikt nie zobaczy. I no więc jakby potem muszę mieć na tyle siły i entuzjazmu, żeby kogoś tym zarazić, a potem jeszcze muszę to umieć... No tak zaargumentować, żeby dużo ludzi dało mi na to pieniądze, bo film to jest droga zabawka, to jest parę baniek. Co najmniej. Zaczyna się wtedy chodzenie... Nie ja, to już producent. Ale ja tego producenta muszę jakoś zarazić entuzjazmem, żeby on wierzył w to, żeby to było jego. Słuchaj, to fajne, zróbmy, wiesz, zupa ale nic. Ale to wiesz, no, to tak jest, wiesz, no ale dlaczego? Przecież dlaczego mieliby na to pójść? No i to są takie pytania trudne. No i potem się zaczyna najprzyjemniejszy, co ja lubię najbardziej. Plan. I no obsadzanie. Jest dużo warstw tej pracy, ale cały czas energia... Idzie od reżysera. I powiedz mi, czy ty na przykład, jak już doprowadziłaś, wszystko jest spięte, to i może być tak, że plan spowoduje, że wszystko się schrzani? Oczywiście. Właśnie to, co tam jest. Ale szczególnie teraz... Bo że do tej pory doprowadziłaś, a tu nagle ale czegoś ile to zabraknie. Razy? I czego może? Ile zabraknie? To razy? To po prostu, nie wiem, aktor nie podpisze umowy. To samolot spadnie właśnie. To po prostu jest COVID i na przykład nie wiemy, czy ktoś nie będzie zarażony i będzie jutro, będą właśnie, jutro zdjęcia. To po prostu nie będzie pieniędzy. Na przykład, bo jest za mały budżet. I no, często te filmy nie dochodzą ekipa, do... Zły catering. Nie dochodzą... zły catering i niezadowolona ekipa to są najmniejsze ze złych rzeczy. Najczęściej to się wszystko rozpada z powodu kasy, ale jakoś tak się tutaj udawało, że w przypadku moich filmów ja nigdy nie miałam dużych budżetów. Ale tak... Wystarczająco. No wiesz, no, ale w zupie nic otworzyłaś cały PRL i się zastanawiałem, skąd ty wziąłeś ten PRL, gdzie on jeszcze jest, wiesz dobrze, ten jeden maluch, dobra, ale też tam nie, to były dwa maluchy, bo one się strasznie psuły. Dwa maluchy, ale też była jeszcze jakaś, był Wartburg. Jeszcze tam był Polonez. Skąd tam... to wzięłaś, gdzie to jest, wszystko? No to jest wszystko w różnych ludzi, a może gdzieś po ziemiach komuniści siedzą i to wszystko mają, no. Może. I wymyślili COVID. I nie, bo mieliśmy wspaniałego scenografa Wojtka Żogałę, który wcześniej zrobił scenografię do Bogów, do Sztuki Kochania, do różnych wspaniałych filmów i Wojtek on to już jest maniakiem. Ma. On nie, że ma. On po prostu wie, gdzie szukać. To jest, film to jest jakby takie kombinowanie, żeby wyglądało, że jest prawdziwe, bo to przecież nie jest prawdziwe. A co zagrało Bułgarię? To nie jest Bułgaria, tylko to są Węgry. A przepraszam, Węgry. Co zagrało Węgry? No właśnie. To Węgry nakręciliśmy w Polsce. No, a, najpierw myśleliśmy, że Balaton też, tak? Balaton. W Polsce? Tak. Balaton też. Co więcej, no to jest właśnie oszczędność. Zrobiliśmy te Węgry trzema Węgrami. O, proszę bardzo. Sobie. Pod tak. Węgrowem to robiliście. Nie, nie pod Węgrowem. Robiliśmy to nad Zalewem Wiślanym. Granica była we Fromborku i miasto Frombork tak się zakochało w tej granicy z tym szlabanem, że to zostało tam. Zostało, czyli rozumiem, tak. Że teraz mamy, no tak, wiesz, no Polak-Węgier, teraz mamy jakby zbliżenie z Orbanem, to rozumiem, że Jarosław Firesz tam będzie tam jeździć. Tak? Andrus czytał gazetę z 80 tam któregoś roku i zaskakujące podobieństwa. Słuchaj, a jak już dochodzi do gry z aktorami, jak ich w ogóle motywujesz? Jak to jest tak? Bo oni, widać z tego, że oni chyba lubią grać w twoich filmach, wiesz? To znaczy, tam jest dużo jakiejś takiej dodanej, że ja to tak od razu myślę sobie, Boże Święty, oni tacy jacyś zadowoleni, cholera, albo fajny materiał, albo lubią z tobą pracować. No ja myślę, że wiesz, że to jest coś takiego, że ja patrzę im w oczy i ja się cieszę z tego, że oni to robią. I aktorzy tak jak, są tak trochę jak dzieci, mi się wydaje. Jak widzisz, widzą, że jesteś zadowolony i że w ogóle mogą na siebie dobrze działają, no to mogą brykać. A dopiero jak brykają... Wolasz im brykać po prostu. Tak. Słuchaj, bo ja na przykład miałem taką historię, że w reklamie Plusa nie jestem w stanie zagrać entuzjazmu, bo ja nie jestem aktorem i zawsze były dyskusje na ten temat, że ja się za mało cieszę. Tylko wie pierwszy dubel u ciebie. Ale ja wiesz, że ja zawsze mówię, po co wy chcecie grać trzeci raz, czwarty raz, skoro ja nie umiem tego, bo wiesz, bo aktor jest w stanie zagrać go 10 razy ten entuzjazm. Nie no, to na tym polega aktorstwo, też... że aktor z dubla na dubel może być lepszy, a amator z dubla na dubel może być tylko gorszy. Ja tak uważam.
Tak, amator. Albo na przykład z dziećmi. Chociaż te dzieci to mi się wyjątkowo wspaniałe trafiły. W ogóle, właśnie chcę powiedzieć o zupie nic jeszcze, że wspaniałe te dwie dziewczyny. To jest coś niewiarygodnego, dlatego że one w ogóle tak świadomie jakoś zagrały, a jednocześnie nie są... Bo wiesz, że problem jest z dziećmi grającymi. No ja wiedziałam, że jak ja nie będę miała tych dzieci, to ja filmu nie będę miała. No bo to, że Kinga Price czy Adam Woronowicz zagrają dobrze, no to jest mniej więcej wiadomo. Albo zawsze warto wziąć kulesę, bo wiadomo, że nie schrzani, prawda? Tak, tak. Tak. I tutaj szukaliśmy pół roku tych dziewczynek. Alina Falana, reżyserka obsady, po prostu naprawdę kluby różne, osiedlowe jak i tak dalej. Jak to jest, że one grają i nie grają? Nie są dzieciakami takimi, bo zawsze w dzieciakach... Ja do nich szczególnie podeszłam, wiesz, bo to jest tak, teraz jest moda, no powiem teraz coś, co może jest niemodne, ale może to najlepsze, jak jest niemodne. Bardzo jest duża moda na coachów, takich psychologów na planie dziecięcych. I kiedy spotkałam się z taką jedną panią i ta pani, coach, mi powiedziała, że ona musi te dzieci 4 miesiące przygotowywać. Słyszałem o tym, że tak w Stanach pracują, że tam pół roku wcześniej zaczynają rozmawiać z dziećmi. I potem rozłoży mi te dzieci na części pierwsze, potem je złoży i potem mi je dopiero da do filmu. Ja mówię, a jak nie złoży? A już są dobre. Więc postanowiłam nie ryzykować i zrobiliśmy z operatorem dzieciom u mnie w Milanówku, w ogródku, taki jakby obóz filmowy, taki trochę trzepak. Moje psy latały i one, co to jest kamera, jakie to są plany, o czym opowiadamy, jaka jest ta Marta, jaka jest ta Kasia. I tak, i miałam na planie studentkę, która z nimi rżnęła w karty, w piłę, żeby się nie nudziły. A na koniec powiedziałaś, że jak ładnie zagrają, to rozpakują sobie te wszystkie gumy do rzucia, które... One cały czas jadły podczas zdjęć. To były dzieci, które... A z apetytem nie było problemu. Słuchaj, no ile ci zajmuje napisanie scenariusza? No wiesz, samo pisanie to jest najmniejszy problem. Trzeba po prostu to wymyślić i to przechodzić. Tak, to jest gdzieś z 2 lata taki scenariusz powstaje. Więc jakby to trzeba na zakładkę robić, żeby nie robić filmów co 5 lat. Czyli teraz jesteś w którym projekcie? No teraz mam parę rozgrzebanych. Czy to jest taka trójpolówka, tak? Że raz siada się, no na przykład dobrze. 3 rzeczy ja na raz... Ja się uczę tej trójpolówki, bo to tacy starsi reżyserzy to wiedzą, że to trzeba mieć po prostu parę projektów w różnych fazach, bo to nigdy nie wiadomo, który spadnie. Aha, a na ogół spadają, czy to teraz na ogół biorą. Jest tak, że jak myślisz, że już na pewno to wyjdzie, to ci spadnie. No takie jest życie. To, a ile z tych rzeczy, które zrobiłaś, bo to zawsze się mówi, na przykład ludzie znają tą jasną stronę, udało się, zrobiła tyle filmów. Ile rzeczy tak naprawdę gdzieś po drodze pogrzebałaś, w sensie no, pomysłu, że nie, że ktoś nie wziął? Ile procentowo się udaje? Ile... Co najmniej drugie tyle, jeśli nie więcej pogrzebałam, wiesz? No. Bo to tak jest, no po prostu no gdzieś film jakiś czasami nie utrafi w swój czas, nie ma kogoś, kto za nim po prostu się wstawi, czy jakaś po prostu, nie wiem, stacja ma jakieś inne priorytety, czy... Strasznie. A ja też mam coś takiego, że wiesz, że ja uciekam, kiedy widzę, że nie będę miała tam wolności, to ja wtedy w nogi daję. Aha. Także ja nie lubię korpo sytuacji takiej. Nie lubisz, tak? A próbowano ciebie brać pod but i na przykład tak, mówić... Tak, to wiesz, bo ja jednak mam swojego widza, widzowie lubią tak. Moje kino, więc do takich czasami komedii romantycznych byłam zapraszana, ale zawsze jakoś w którymś momencie dawałam nogę. Znaczy, trochę bym chciała im dosmutnić. Jednak wiesz, no ten plan B był takim moim pomysłem na to, żeby zrobić po mojemu, ale jednak szeroko. No ale wiesz, fajny, ale... Lubię ten film. No i próby samobójcze, więc nie można powiedzieć, że to jest komedia, prawda, do końca. No. A powiedz mi sobie, bo a propos moje córki krowy. Moich córek krów, to się ciężko odmienia. Bo to jest śmieszne, że właśnie, bardzo ciężko. Moich córek krów. Pierwsza myśl, jak zobaczę, taki tytuł, myślę sobie, Boże Święty, jakaś historia o rolniku. wiesz, jakiś tam, nie wiem, może PGR, coś... A potem się nagle okazało, że to córki. I to też zresztą w zupie nic też cały czas od dzieci mówią do siebie ty krowo, ojciec też tam rzuca krowo. To było też w moich córkach krowach, to twój tata tak mówił, krowo rzucał. Może skąd to nie? Krowo? Bo to kiedyś się tak mówiło, ty krowo, taka krowa, prawda? Ty świnio, pat, ta ty krowa, krowo. Tak. No to tak jakoś u nas właśnie tak rolniczo się zwracaliśmy tak, do bardzo było swoich tak dzieci. I także ty miałeś bardzo słuszną. Trzodowo, tak. Prawda? Ale... Ale to nie było, myśmy się zwracali tak do siebie, ale to było zamiast kochanie. O kurczę. No, bo to nie było nacechowane negatywnie. No i tak się... To było jakby... Właśnie wczoraj z Adasiem Woronowiczem byliśmy w Białymstoku i mówiliśmy, że kiedyś jakby ktoś mi powiedział super, wspaniale,
To bym była, i dalej jestem bardzo czujna, że ktoś tu mnie obserwuje, gdzieś ktoś mnie nagrywa, jakaś kamera, że to niedobrze. Jak się podoba, to no, okej. Okay. To wystarczyło. I źle reaguję na te najwyższe stopnie, wiesz? Ale co może, to my się w Polsce mało chwalimy, no. Mało. Nie mamy takiego amerykańskiego. Świetnie, super. Trochę by się przydało, takie kursy, prawda? Ale autentyczne, wiesz, bo to jak się tak nauczysz na kursie, no to tak masz to przyklejone na twarzy, a w środku smutno. Słuchaj, jak to jest właśnie z tym filmem, bo mojej córki krowy właśnie Kulesza mi opowiadała o tym, jak to dostała propozycję i powiedziała, no nareszcie zagram w czymś lżejszym. Ale to chyba raczej było w jej sensie tym, że ona nie ginie i jej nie zabijają. Ona chciała nie zginąć, ale Agata miała wtedy, to było ciekawe, bo wiesz, to też jest tak, że film wyjdzie wtedy, kiedy się weźmie aktora, który akurat potrzebuje to zagrać, bo dla niej, w jej sercu jest to potrzebne, po prostu w jej rozwoju emocjonalnym i wtedy jest super. Kiedy na przykład, nie wiem, tutaj ci moi, Adam Woronowicz, Kinga Price potrzebowali rozweselić się jakoś, coś po prostu rozjaśnić, te swoje kariery i tak dalej. Ta Agata też tak miała, bo ona wtedy zagrała w Idzie, była taka w Róży. No, też taka... Róża ją chyba brutalnie potraktowała. I mówi, ojej, jak fajnie, jak tak... Ale z drugiej strony zapytała mi takie pytanie, Kinga, czy ja mam być tobą? Ja mówię, absolutnie nie. Czy mam grać ciebie? A przecież ten film, no trudno nazwać, wiesz, no, komedią. On ma momenty, no ale jest jednak o odchodzeniu najbliższych. Ale myśmy się od początku umówiły na taką, na taką nutę, że ona nie wchodzi w ten dramat, ta jej bohaterka, że ona po prostu ucieka od tego. Ona wie, że to jest, ale ucieka. No ale płacze się przy tym filmie. A to widz. A my mówimy o Agacie. I widziała jakichś widzów płaczących przy tym filmie. Ja w ogóle bardzo bym chciała, żeby już ten film sobie żył, ale żebym mogła robić kolejne. Nie, ja wiem. Wiesz, jak to jest. To jest taka łatka. Ale to prawda, na całym świecie naprawdę myśmy zjeździli cały świat i Agata dostawała nagrody na przykład w Chinach za najlepszą rolę kobiecą za ten film. I po prostu ludzie się tu odbijają, bo ja myślę, że tak gdzieś się udało dotknąć takiego czegoś miękkiego, co wszyscy mamy w środku, takie samo. Tak, bo też mówiłaś o tym, że to jest taka psychoterapia była trochę, prawda? Czyli o odchodzeniu, o... Tylko, bo sama powiedziałaś, że no to był ten moment, kiedy rodzice odchodzili i czy to jakoś ci pomogło przejść ten czas, czy że... Wiesz co, ja myślałam robiąc to, że to mi pomaga. Ale potem okazało się, bo to, wiesz, kiedy już ten film wyszedł, kiedy już było to te magiczne momenty, że po prostu ludzie naprawdę mieli, naprawdę my się odwracamy w Gdyni, a cała sala płacze. I to takie są niesamowite momenty, to takie coś, tylko nikt mi nie zabierze. To jest cenniejsze dla mnie niż statuetki. I potem, kiedy już ten film sobie poszedł do ludzi, okazało się, że mam jakąś pustkę, że ja wtedy naprawdę dopiero nie mam tych rodziców, że ja sobie ich po prostu zbudowałam z aktorów, żeby wciąż trochę jakby byli, bo nie byłam gotowa na ich odejście. I ta żałoba przyszła o te parę lat później do mnie. Po jakimś czasie. Słuchaj, no, bo ja chciałem jeszcze porozmawiać o filmie Zabawa, Zabawa, czyli o... no alkoholizmie film właściwie, a ponieważ gdzieś tam jest jakiś problem, gdzieś u mnie wśród bliskich jest ten temat. Pokaż mi rodzinę, no, czy myślę sobie, że nie tak. I na ile ten film, czy według ciebie on trochę jakby rozgrzesza i bo czytałem też wywiady na ten temat i opadałaś o tym, że ten alkoholizm kobiet jest inny i że on jest taki zawsze jakby wytłumaczony. A ja z kolei mam dużo złości wobec tego nałogu, wiesz? We mnie jest coś takiego, że ten nałóg z pewnych powodów spowodował pewne rzeczy, które każą mi o tym myśleć bardzo źle. Czyli ja nie wybaczam trochę tym ludziom, wiesz? Ja to rozumiem, bo ja to rozumiem, że ja tak z tego niszczy, wyszłam, ale wiesz co, ale ja tym filmem chciałam przemówić do tych wszystkich ludzi, którzy piją ryzykownie, bo jakby ich jest większość i powiedzieć, że to nic jest, jakby, no bo kiedy zaczniemy traumatyzować i po prostu mówić, że to są po prostu no, źli ludzie, słabi i tak dalej, to jest zbyt proste. Ja chciałam tym filmem dać... szansę i dać możliwość wyjścia i pokazać, że tak naprawdę
każdego z nas to może spotkać. Bo jakby zależnie, na przykład ci się to wszystko zawaliło nagle, nie wiesz, co byś zrobił. Po prostu być może... Ja, psychoterapia, boks, przeróżne rzeczy. Już miałem parę takich, wiesz, sytuacji w swoim życiu. Tak, ale po prostu jakby jeden wpadnie w to, drugi wpadnie w to. I jakby tak bardzo łatwo my oceniamy. Szczególnie Polacy mają taką bardzo silną potrzebę ocenić sąsiada, kolegę, alkoholika czy też alkoholiczkę. Więc ja w tym filmie chciałam nie oceniać, tylko je zrozumieć. Ja nie mówię, żeby polubić. No trudno bohaterkę graną przez Agatę Kuleszę, bo rzeczoną polubić. Naprawdę trudno. Ale może pamiętam, do Kulesza, którą uwielbiamy. Ale pamiętam, jak rozmawiałyśmy, Agata mówi, no to po tym filmie to już mnie cała Polska znienawidzi. I ja mówię, Agata, ale to zagraj tą scenę tak, żeby chociaż troszeczkę zostawić jej człowieka. No i taka, tak było takich parę scen, że ona jak rozmowa z mężem, kiedy ona jakby się łamie i pokazuje, że jest słaba jednak. Tak. A potem dalej udaje, że jest. A mniej wybaczamy pijącym kobietom? Oj, na pewno. Ja myślę, że w ogóle ta pandemia... No właśnie, co to jest? Że to jest jakby wpisane, że facet napił się w porządku. Trochę swój gość. Nie ma problemu. A wiesz, a kobieta, no po pierwsze to nieładnie wygląda. Po drugie, narracja, która jest główną narracją w Polsce, to jest narracja męska. No tak. Niestety. I myślę, że powinno być więcej też tej kobiety. No jesteście coraz mocniejsze, już powoli tak się wiesz. No, mam wrażenie, że my tak na marginesie. No tak. No przynajmniej ja tak mam u mnie w domu. No. A, no w domu to dobrze. Ale to prawda, że po prostu trochę nas jest więcej i całe szczęście, żeby ten świat był bardziej zrównoważony. No kobiety się szybciej uzależniają. To jest tak chemicznie, biochemicznie. Nasze organizmy są delikatniejsze i no, po prostu szybciej się uzależniamy, ale też no, możemy z tego wyjść. No, po prostu kobietom się mniej wybacza, ale wszystkiego się kobietom mniej wybacza, bo, no, bo to łatwiej mniej. No jednak mimo, a mimo wszystko, no mnie się wybacza, a jednak mimo wszystko cały czas jest całujemy, całuję rączki, kwiatuszki, panno Krysiu, coś tam, prawda, że niby jest, mnie się wybacza, jednak cały czas teoretycznie my faceci ciągle... niby nosimy je na rękach, prawda? Dobrze, że dodałeś to niby. Bo to wiesz, to noszenie na rękach. No właśnie. Ja bym chciała, żeby ktoś zauważył mnie jako człowieka, ja wiem, a nie no nosił tak, na tak, rękach. Tak, to... Myślę, że twoja żona i córka też. No tak, to taka trochę podpucha była. Słuchaj, a Smarzowski powiedział o tym filmie, że mogłaś mocniej przywalić, tak? To jest ciekawe. No ale wiesz, Smarzowski co może innego powiedzieć? Ale Wojtek, po prostu my się bardzo z Wojtkiem lubimy. Mamy kompletnie inne estetyki. No wiesz. Się poruszamy. To tak, absolutnie, wiesz, no. I to jest fajne, że są różne estetyki możliwe. Co, moja małżonka, jego film Pod mocnym aniołem o alkoholizmie, który jest taką jakby kalejdoskopem wypróżnień i przeróżnych mocnych sytuacji, oglądała za każdym razem tak i mówiła, czy już, wiesz. No bo Wojtek właśnie mi powiedział, mogły tam bardziej, więcej tego żygania mogły dać. Ale ja nie chciałam, żeby to takie było właśnie tak na granicy, żeby to, no wiesz, trudno temu filmowi odmówić mocnych, działających na uczucia scen. Absolutnie, no jest scena, wiesz, no gwałtu, który jeszcze twoja córka gra. No. W tej scenie i dla ciebie jako... To było bardzo, bardzo trudne. No chyba nawet sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, wiesz, tak? Ale wiesz, to jest coś takiego, że my jesteśmy w pracy. To nie jestem ja. Znaczy, ja jestem reżyserką, no tak, ale jednak jestem też matką. Ale więc o tyle dbałam, żeby jej się nic nie stało i żeby wszystko było dobrze. Ale chciałam pokazać bardzo dosadnie i mocno prawdę takich sytuacji. Wiesz, bo film to jest coś takiego, że to ma wyglądać prawdziwie, więc jakby to, że ona to zagrała, to nie znaczy, że ktoś ją zgwałcił, bo bynajmniej nie. Tak. To po prostu jest dobrze zagrane, dobrze sfotografowane, wiesz, no tam nawet było tak, że operator leżał jak ona na ziemi i na nim siedział ten aktor, który grał gwałciciela. I mama to reżyseruje. I mama to reżyseruje, tak. Ale powiedz mi właśnie, jaką masz komitywę z córką, córka aktorka, czy to jakby pomaga, przeszkadza w relacjach, jak to wygląda w ogóle? Jak wasze, Marysi, czy one są zawodowe te rozmowy, czy nie? Wiesz, no musi się przeplatać jakaś emocja w tym, wiesz? My jesteśmy takie trochę włoskie z temperamentu, obie, ale no przede wszystkim jesteśmy mamą i córką i bardzo, ja nigdy jej, ona na planie pamiętam w moich Córkach krowach, gdzie grała córkę Kuleszy, tak. Znowu. Pozdrawiamy cię, Agata. Wtedy, tak. Ona...
próbowała do mnie mówić Kinga. Mówi, jaka Kinga, jaka Kinga? Mama, jestem twoja. I, w ogóle nie pani Kingo, wiesz. No i, jakby nie przeszło to. Wiesz, była wtedy w szkole. Także nie, przede wszystkim jesteśmy mamą i córką i to jest najważniejsze. Wiesz, dla niej, w ogóle dla dzieci, osób, które są jakby już jakieś tam osadzone w swoim zawodzie dobrze, to jest trudne wyjść przez ten sufit i po prostu być sobą. Więc trudno. Jakby ja też nie naciskam, żeby ona ze mną cały czas pracowała. Ona ma swoje życie, swoją karierę i no w sumie... Teraz będzie Kaliną Jędrusik. Ona mówi tak, mamo, wiesz, jakiego pytania najbardziej nie lubię na tych wszystkich konferencjach i wywiadach. O Jezu, ja wiem. Jak się pracowało z mamą? Albo ja wiem. Co mama na to? No tak, bo to rzeczywiście, no ja wiem, że to... Wiesz, znaczy, jeżeli to jest jedno z 40, to ja za każdym razem jakbym się musiała z tego trochę tłumaczyć. Jej jest trudniej. Nawet po prostu doszło do tego, że dziennikarze się pytają, że są pewni, że mama reżyserowała film o Kalinie Jędrusik. Także w ogóle... Nie no, rozumiem. Ale co, była między innymi jakaś rozmowa na przykład, czy radziła się ciebie, wiesz, no... nie, to, nie. Radzenie to może nie, ale ona wie, że ja jej powiem zawsze, co ja myślę, ale ona zrobi po swojemu. I potrafisz tak ostro czasami powiedzieć, co ty myślisz? Na przykład, że coś nie tak? Potrafię, że coś mi się nie podoba, ale na przykład, wiesz, no, zagrała też Marysia w paru filmach, które na przykład były takim też próbą jej kontaktu z takim kinem totalnie komercyjnym. Tak, tak. I to jest okej, okay, bo ona musi swoją, każde dziecko musi... To jest warsztaty, prawda? Jakieś musi swoje. Musi swoje różne rzeczy poznać, swoje błędy popełnić, żeby być po prostu fajną, mocną, kolejną Agatą Kuleszą. A, no tak. Czyli ta Agata Kulesza. Słuchaj, powiedz mi, a czy... Nie, tam, ale tak odwrotnie, że o niej mówiłeś, no tak sobie nie, powiedziałam. Nie, Agata, tak. Słuchaj, a powiedz mi, czy chciałabyś zrobić na przykład film science fiction? Taki w ogóle, wiesz, oddzielony od rzeczywistości, czy jednak musi być przyklejony, wiesz, do... Nie, ja właśnie nie musi być przyklejony, ale wiesz, chyba to, co mi się zawsze kojarzy z kinem i co ja lubię w kinie, bo staram się robić takie filmy, tak, które ja sama chciałabym oglądać, To są emocje. Więc ja bym sobie tam znalazła jakieś ufolutki, dałabym im jakieś cechy charakteru i bym po prostu zrobiła jakiś, nie wiem, na przykład albo melodramat musiały, o ufolutkach. Albo że musiałyby się odnaleźć w PRL-u, wiesz. I albo nagle, wiesz, zdziwione, co to cholera jest. To jest nie, dopiero ale, kosmos. Tak, ale absolutnie ufolutki mogą być. Tylko, że bez emocji sobie bym nie wyobraziła, że na przykład jakoś trudno mi się wzruszyć na widok jakiejś maszyny lądującej na Marsie. No i superbohaterów, którzy tam wychodzą. Albo nowego iPhone'a, prawda, który ma jakąś tam nową aplikację. To nie umiem się zrozumieć. Słuchaj, no dobrze, a jak ty jako reżyserka widzisz to, co się dzieje teraz na polskiej granicy? Całą tą sytuację, czy... Wiesz, oczywiście, no, trudno pytać w takim momencie o materiał do filmu, ale ten rodzaj, wiesz, emocji, który tutaj jest, jednocześnie rozgrywanych politycznie, czy na przykład o czymś takim... Słuchaj, to jest mega ciężkie i to jest coś takiego, że akurat... W zeszłym tygodniu była u mnie rodzina z Białegostoku, bo ja jestem, moja rodzina pochodzi z Białegostoku. I Woronowicz jest ziomalem, tak? I Woronowicz i Rafał Rutkowski. I ten mój... Małoszyński też jest Białegostoki. Tak. Bardzo ostro rozmawialiśmy z moim kuzynem, który pracuje jako celnik na granicy w Bobrownikach. I no, doszło do naprawdę do ostrych krzyków, aż się dzieci przestraszyły. Ale ja sobie myślę, że to jest coś takiego... To jest takie sprawdzam. To jest takie coś, że na ile jeszcze jesteś człowiekiem? No jak można nie pomóc, nie rzucić ciepłego ubrania, koców? Ja rozumiem sytuację, że to może być precedens i tak dalej. No bo może być to gierka Łukaszenki i pewnie jest, prawda? Natomiast ale nadal... nie dać im dachu nad głową, ciepłego posiłku, to jest po prostu niehumanitarne i nieludzkie i nie mogę powiedzieć, że to jest okej. Okay. Nigdy nie mogę tego powiedzieć, ale wiesz, ale to jest tak, że mnie to jako człowieka, jako obywatela strasznie wkurza i po prostu podnosi mi ciśnienie. Ale o tym bym nie chciała robić filmu. Nie, co, że za mocne, czy po prostu nie, za... Że, za... Ja, wiesz, ja wtedy chcę robić film, kiedy czuję, że jestem w stanie coś ludziom dać. Coś więcej niż ta rzeczywistość i no chyba, żebyśmy zrobili ten film, choć napiszmy taki scenariusz, że wyrywa się taki jeden celnik i mówi, no właśnie, mam bo was wszystkich gdzieś on jest, i po prostu idzie im pomagać, im pomaga, łapią potem go, ktoś, tak, tak. Tam coś tam, potem no taki nasz Nawalny.
No, ktoś taki, właśnie, tak, tak, bo podejrzewam, że wyobrażam sobie emocje tych chłopaków, którzy tam stoją. No i oczywiście myślę sobie, że tam 90% absolutnie uważa, że no, trudno też ich oceniać, mają rozkaz, ale teraz na pewno wśród nich są tacy, którzy myślą, kurczę, no, widzę matkę, widzę dziecko. No, także no to ja po prostu bym chciała, wiesz, bo mnie jednak bardziej interesuje ta jasna strona i to, że po prostu, żeby gdzieś coś zobaczyć w człowieku takiego, o czym on sam nie miał pojęcia, że ma. Czyli i robisz film o pandemii. Czy już... A mam taki projekt. Jeden. Masz projekt, tak? Ale to nie będę za dużo mówić, bo wiesz, jak to jest, jak się mówi o projektach, to potem tam zawsze... Ale sobie, bo ja od razu, a to jednak dziękujemy, jak wynikła pandemia, to ja rozumiem, pomyślałem sobie, kurczę, ale teraz będą zaraz projekty na ten temat. Jestem przekonany, że jest jakaś pogoń reżyserów, żeby zrobić coś fajnego o tym, coś mocnego, czy coś... Bo to jest inspirujące, prawda? Wiesz, ale to jest a jednocześnie, czy to nie za wcześnie? My jesteśmy wciąż w procesie, myślę. Aha, okay. Ale jakby ja coś spróbowałam, bo jest rzeczywiście takie duże zapotrzebowanie na to, żeby oswoić ten ostatni czas, ten rok, którego tak jakby nie było. No właśnie. Ale co ty wtedy, jak wynikła ta pandemia, to... No wiesz, no ja w zeszłym roku nakręciłam zupę nic. No tak. Podczas ognia pandemii w sierpniu i wrześniu mieliśmy zdjęcia. Ale no więcej pisałam. Ale wiesz, naprawdę jakoś tak teraz mam, że jak tak patrzę wstecz, że był 2019, tam coś tam, zrobiłam jakąś rzecz w teatrze i potem 2021. Jakoś tak ten 2020, no jakoś tak był, ale tak nie do końca. Co nam to odda, prawda? No właśnie. Powinno się zrobić jakiś taki film, że wiesz, żeby nam to oddali albo... No, no ja coś tam kombinuję. I co, i Kulesza? Agata, ty się nie denerwuj. Wszystko będzie dobrze. Jak będziesz miała zagrać, to zagrać. Jak wejdzie ten film, tam moje córki covidowe i rozumiem, że wpuścisz do kina zaszczepionych, bo to by było ciekawe wtedy, że film o covidzie... Wiesz co, wczoraj byłam właśnie w Białymstoku, w Heliosie na takiej premierze białostockiej. I Zupy nic. I podobno oni próbowali zrobić właśnie tylko dla zaszczepionych. Ogromny hejt. Ogromny. No, ogromny. Bo to jest temat, który wiesz... No, bardzo dzieli, szczególnie tam na wschodzie. Szybko się wycofali z tego pomysłu. A powiedz mi, jak na przykład spotykasz się z Woronowiczem tam u siebie, no jako ziomale, białostoccy, to rozmawiacie, no... Czy zaczynamy zaciągać? Troszkę. Wygłupiamy się robiąc to, bo obojgu nam sprawia to ogromną przyjemność, bo to są te takie miękkie... O, panie, pojechało tam tylu, gdzie tu był? Dla mnie ma coś? Tak. Nie, tak, to są cudowne. Gryżeluki. Te akcenty cudowne na przedostatnią sylabę. Kocham ten zaśpiew, ale uczę też studentów w Białymstoku na aktorstwie. Mam pracę z kamerą tam, no to szkoła tępi. Tępi się to, tak? Czyli oni mogą sobie tam na przerach, chodź tutaj, patrz, gdzie patrz, najechało tylu. Tak, tak, a bo na zajęciach już musi. Czystą polszczyzną. Słuchaj, a powiedz mi, bo mam takie pytania, parę takich abstrakcyjnych pytań. Gdybyś miała jacht, jak byś go nazwała? Gunia. Bo tak nazywała moją córkę, jak była malutka. Bardzo fajnie, jak Gunia. A jaki smak lodów na przykład mógłby dla ciebie nie istnieć? Truskawkowy. Nie? No nie, nie. No, a ulubiony przedmiot w szkole, jaki miałaś? Uwielbiałam geografię, ale też na geografii miałam straszną panią od geografii w podstawówce i jej właśnie poświęciłam postać zagraną przez Marcina Bosaka, nauczyciela od WF-u, który mówi... Każdy z nas miał takich nauczycieli, którzy nam mówili, jesteś beznadziejny. Oj, to było ostre. I to do było, niczego ale to była się szkoła nie PRL-u. Nadajesz. Tak, tak, wprost ta mówienie prawda? Takich rzeczy. Wprost do ucha ci mówi... Jesteś beznadziejna. No tak, a jak nie umiem, to nie umiem. Natomiast tak jak we mnie pan od muzycznego rzucał dziennikiem, że nie byłem w stanie tam w hymnie, ja jeszcze Polska nie zgi. Nehała, tam są schodki, a ja zrobiłem neła zawsze. Nie byłem w stanie. I taki dziennik leciał przez całą klasę i nagle ja powiedziałem, co ja jestem winny temu, że ja nie potrafię śpiewać. No nie potrafię, coś tam nie mam wykształconego w głowie. Ale prawda, to był ten perez. Nie mówił, jesteś beznadziejny, nie nadajesz się do niczego, pod ścianę. Tak, tak. Ja dostałam, pamiętam, linijką po głowie, bo ciągle wchodziłam, nie mogłam zrozumieć zegara słonecznego, wiesz, jakoś tak ciężko mi z tym szło. I ciągle stawałam po prostu na granicy, więc jakby i linijką. Ale co mam się cofać? Ale mimo wszystko panią pozdrawiam. Mam nadzieję, że ma pani... Słuchaj, kogo widzisz w lustrze? Kogo widzę w lustrze? To jest dobre pytanie. Jak mam dobry dzień,
to widzę w lustrze fajną babkę, która dobrze się starzeje. Jak mam gorszy dzień, to widzę, o Matko Boska, jak ja wyglądam nieciekawie, po prostu powinnam schudnąć w ogóle, nie, źle. A jak mam bardzo dobry dzień, to myślę sobie, że jestem zajebista. Słuchaj, mam takie pytanie, bo właśnie kończymy wywiad, chociaż właśnie bym wolał, żeby się nie kończył, bo świetnie się z tobą rozmawia. Natomiast takie mam pytanie, uwaga, jest dziś poniedziałek i zmotywuj ludzi, żeby przeżyli cały tydzień. Wiesz, ja taki napis kiedyś widziałam i on mi się bardzo spodobał, że trzeba tak każdy dzień spędzać, jakby on był ostatnim dniem naszego życia. Czyli jakbyśmy dzisiaj mieli wykorzystać pulę tego, co nam dobrego się w życiu ma przydarzyć. Tak fajnie by było żyć. Super, to piękne. To nawet może gdzieś być sprayem napisane, tylko że dosyć długi, ale dałoby radę. Tak. No. Nie, można by było jakoś popracować nad tym, żeby to krócej zabrzmiało, tak. Ale żebyś znaleźć każdego dnia taki moment, żebyś sobie pomyśleć, żeby się pocieszyć czymś. Żeby pobyć tym dzieckiem. I uwaga, ostatnie pytanie. O co Szymon nie spytał? No. O wagę? Ale oczywiście chodzi o wagę twoich filmów. Tak, właśnie. O wagę. A jak wiemy, jest wielka. Dzięki. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.